który może jeszcze dzisiaj wkroczyć do twojego życia i zmienić je na zawsze. Przyjaciele, ja nazywam się Rafał Grodzki i byłem człowiekiem, który prowadził przestępczą działalność. Ja byłem człowiekiem, którego prawie wszyscy ludzie skazali na porażkę. Odsiadywałem karę w zakładzie karnym, ponieważ sprzedawałem ludziom narkotyki. Jeździłem do krajów trzeciego świata robić lewe interesy. Okradałem ludzi na ulicach. Byłem zwykłym przestępcą. Ale kiedy zrozumiałem, że to życie prowadzi do nikąd, postanowiłem, że zacznę szukać prawdy. I ja tą prawdę znalazłem. Ja w tej prawdzie żyję. A ta prawda ma na imię Jezus. I to nie jest ten Jezus, o którym się mówi dzisiaj na tym świecie i w tym chorym kraju. Bo ten prawdziwy Jezus to nie figurka, która wisi na krzyżu, ale to wielki Bóg, który może odmienić swoje życie tak, jak odmienił moje. Ja tutaj dzisiaj stoję po to, aby wam zaświadczyć o tym, że każdy z was może zacząć żyć prawdziwym życiem. Ale to prawdziwe życie zaczyna się wtedy, kiedy ty przyjmiesz w sercu swoim Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ten chory religijny kraj uczy tego człowieka od małego, że musisz wypełniać dobre uczynki, że musisz być dobrym człowiekiem, że musisz jeść jakiś chlebek, który się nazywa opłatkiem. I ten chory religijny kraj mówi ci, że tak wygląda chrześcijaństwo. Ale chrześcijaństwo to styl życia. Chrześcijaństwo to żywa relacja z Jezusem Chrystusem. Chrześcijaństwo jest wtedy, kiedy ty przyjmiesz Jezusa do serca i staniesz się wdzięczny za to, co wykonało się na krzyżu Golgoty. Chrześcijaństwo zaczyna się wtedy, kiedy ty uznasz to, że nie zasłużyłeś na to, aby iść do nieba i zostałeś skazany na śmierć przez jeden swój grzech, a Jezus Chrystus zapłacił za ciebie cenę. Jezus zapłacił wielką cenę. To była cena krwi, to była cena Jego śmierci, bo On poniósł karę za każdy twój grzech, po to, abyś ty dzisiaj w to uwierzył i nie robił sobie żartów w teatrzyku religijnym pod tytułem sakramenty, pod tytułem dobre uczynki, pod tytułem chlebek o smaku kościelnym, tak zwany opłatek. Jezus umarł po to, abyś Go czcił w sercu i abyś oddawał Mu chwałę za to, co zrobił dla ciebie. To Pan Panów i Król Królów, Jezus Chrystus, który 2000 lat temu odmienił losy całego świata. Ale On odmienił te losy człowieka tylko wtedy, kiedy ci osobiście uwierzysz w to, co zrobił. Przyjaciele, ja właśnie tak w zakładzie karnym narodziłem się na nowo, ponieważ zrozumiałem i przyjąłem do swojego serca to, że On umarł za każdy mój grzech i że ja już nie idę na sąd, że ja idę do nieba, bo uwierzyłem w to, że Jezus Chrystus poniósł za mnie karę. Ty też dzisiaj możesz aktem decyzji stać się nowym człowiekiem i narodzić się na nowo. Przyjaciele, Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. I to jest prawda, bo narodzić się na nowo można tylko wtedy, kiedy przyjmie się zastępczą, niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa. Wtedy narodzisz się na nowo, tak jak ja narodziłem się w więzieniu. Wiecie, co się wtedy wydarzyło w moim sercu? Ze zwykłego przestępcy stałem się człowiekiem, który znienawidził grzech, bo ja uwierzyłem w Jezusa. Bo ja uwierzyłem w to, co On zrobił dla mnie osobiście. I to dzisiaj jest dostępne dla każdego z was. Ja jestem tutaj po to, aby was uświadomić o tym, że Jezus Chrystus może powrócić jeszcze jutro i możesz nie mieć czasu
możesz nie mieć czasu. Jeśli żyjesz w tym kraju, to żyjesz w więzach religii. Których cię uczą od małego dzieciaka. Uczą cię tego, jak nie powinno się czcić Boga. Bo Bóg oddaje się chwały w duchu i w prawdzie. Przyjaciele, jest jeszcze jedna dobra nowina. Jezus za każdego człowieka poniósł karę śmierci po to, byś był zbawiony. To jest raz, ale dwa, została na niego wrzucona na krzyżu każda choroba. Jezus został obciążony każdą chorobą po to, abyś ty dzisiaj był zdrowy. Jeżeli chorujesz teraz na cokolwiek, przyjdź tutaj, a ja położę na ciebie ręce i będziesz zdrowy. Bo Jezus już za to zapłacił.